Dzień dobry, Zuzanno. Dzień dobry, Justyno. Bardzo się cieszę, że się zgodziłaś ze mną porozmawiać, bo ja już od dawna myślałam, że w tym cyklu moich rozmów w poszukiwaniu nadziei bardzo bym chciała się dowiedzieć różnych rzeczy o nadziei od ciebie właśnie. Ja się bardzo cieszę z zaproszenia, ale to jest oczywiście ogromnie onieśmielające rozmawiać z tobą. I to bez krygowania, ale tak jest. Najpierw bym chciała cię poprosić, żebyś ty własnymi słowami się przedstawiła. Co ty właściwie robisz w życiu, powiedz mi. Ja wbrew temu, co ludzie myślą, bo wiele osób myśli, że ja mieszkam w Krakowie, bo współpracuję z Tygodnikiem Powszechnego i z Tygodnikiem Powszechnym i stąd nie znają. Ale prawda jest taka, że owszem, współpracuję z Tygodnikiem Powszechnym od wielu, wielu lat, od 17 lat. No ale to jest taka głęboka, ale nieco luźniejsza, jeżeli chodzi o zobowiązania i relacje, a tak naprawdę pracuję na co dzień w organizacji pozarządowej, właściwie współzarządzam, jestem wiceprezeską organizacji pozarządowej Forum Dialogu, która zajmuje się dialogiem polsko-żydowskim. I to jest moje główne zajęcie w życiu. Takie codzienne. No ale zdarzyło mi się, negocjując z tym zajęciem i trochę pracując mniej, a trochę zajmując noce i weekendy, napisać dwie katolicko-feministyczne książki. Kościół kobiety i emancypantki, bo z wykształcenia jestem teolożką i tak naprawdę chyba tak jakbym miała powiedzieć, kim jestem najgłębiej, to czuję się teolożką, chociaż nie wykonuję tego zawodu w taki wprost sposób. Wykonuję go tak, jak los daje. I publicystyka i pisanie to jest taki sposób bezpieczny na własny głos. A jednocześnie rzeczywiście pracując w swoim dialogu, to nie jest też tylko tak, że to jest taka daily job, że muszę po prostu skończyć zapłacić rachunki, tylko z wielką pasją i to relacje polsko-żydowskie, chrześcijańsko-żydowskie, właściwie chrześcijańsko-żydowskie relacje zaprowadziły mnie na wydział teologii. Także w ten sposób udaje mi się łączyć te trochę rozbieżne, a trochę zbieżne pasje. Muszę ci powiedzieć, że jak myślałam o tobie w kontekście nadziei, to właśnie myślałam o tym, że ty właściwie się zajmujesz takimi obszarami, które z pozoru wydają się dosyć beznadziejne. Tak mówią złośliwie koledzy księża na przykład, że ty to musisz mieć swoją wojenkę i to są takie właśnie tematy do walczenia i do potyczkowania się i nie wiem, no taka może karma, taki charyzmat, mówiąc bardziej po chrześcijańsku. No bo z jednej strony zajmujesz się właśnie dialogiem polsko-żydowskim, w moim przekonaniu też jakoś zajmujesz się upamiętnianiem polskich Żydów, tak jak ciebie słuchałam na w czasie różnych twoich wykładów, czytałam to, co piszesz, to w tym było dużo takiej troski o upamiętnienie. I myślę sobie, że to jest bardzo trudny temat, żeby znaleźć jakąś formułę do upamiętnienia polskich Żydów. No a ten drugi wątek, o którym wspomniałaś, czyli ten wątek takiego katolickiego feminizmu, a właściwie tego, żeby kobiety się jakoś znalazły w kościele, no to też wydaje się jakiś ogromny i bardzo, bardzo trudny temat. Więc najpierw ci chciałam zapytać, Czemu właśnie te obszary? Jak to się stało? Co cię tam zaprowadziło? Mnie tam zaprowadziło. Ja mam taką historię dwuetapowo może, nie wiem, nie chcę przynudzać, ale mam pierwsza odsłona, taka, ja jestem takim dzieckiem ze szkoły lat 90. Urodziłam się w 83 roku, więc na początku lat 90. poszłam do szkoły. Więc siłą rzeczy o Żydach tam wtedy niedużo się mówiło. Prawdę mówiąc, to z takich opowieści rodziców biograficznych, mój tata był na studiach chyba jak był 68 rok, tak mniej więcej wychodziło, czy tuż po, to wydawało mi się, że 68 rok to jest takie historyczne wydarzenie związane z Żydami w historii Polski, bo oczywiście w kontekście II wojny światowej, opowieści dziadków czy rodzinnych, to się nie pojawiało specjalnie, jakby los Żydów. I potem dopiero gdzieś tam się to zaczęło przemykać przez literaturę polską, więc ja byłam bardzo aktywną harcerką i w tym harcerstwie w którymś momencie się zdobywa stopnie różne i ja na takim już wyższym poziomie zdobywałam stopień, musiałam stanąć przed komisją, zaprezentować swoją próbę na ten stopień i tam właśnie musiałam wymyślić hobby.
Znaczy, nie musiałam wymyślić. Trzeba było zaprezentować w jakimś publicznym miejscu swoje hobby. Mój problem polegał na tym, że byłam z wielką pasją harcerką, zaangażowaną w różne rzeczy, natomiast niespecjalnie miałam jakieś inne hobby. I to trochę uznałam, że jest wstyd. Więc uznałam, że to będzie świetna okazja, żeby wymyślić sobie hobby i jakby wdrożyć się w nie i przy okazji coś tam zyskam. No i się zastanawiałam, że właśnie może tutaj kultura żydowska albo łemkowska, takie 90-sowe zainteresowanie, że no może jakaś różnorodniejsza Polska by była ciekawa. No ale wydało mi się, że z Żydami będzie łatwiej, bo coś może będzie wiadomo, łatwo w bibliotece może będzie coś znaleźć prędzej, tak by się niespecjalnie może chciało głęboko w to wchodzić. No i tak poszłam na tą komisję, taka wymyśliwszy sobie, że zrobię dni kultury żydowskiej w swoim liceum, które zaczynałam. Dumna z tego pomysłu, no bo to wymagało organizacji, więc te wszystkie takie umiejętności musiałabym pokazać. I niespodziewanie zupełnie dla siebie się spotkałam z taką reakcją, która na początku była bardzo milcząca, a potem jak już ktokolwiek coś powiedział, to padło, a może interesujesz się polską kulturą ludową? No i teraz trzeba zrozumieć tę sytuację. Ja właśnie jako jestem młoda harcerka przed komisją starszych druhen, właśnie kłamię, że jestem absolutnie zafascynowana kulturą żydowską, o której nic nie wiem, a one pytają, czy nie kulturą, więc ja byłam przekonana, że one mnie złapały na tym, że ja jakby może jednak czymś innym się powinnam zająć. Więc brnę w to dalej i brnę. I się okazuje, że one są, jakby się jest jakaś niewygoda z tym związana, że ja to... Aha. A ja mówię, nie, ja tylko żydowską, nie ludową zupełnie, tylko żydowską. Ale może jednak, ale nie. No i w końcu któraś z tych druhen nie wytrzymała i powiedziała, bo oni nie pozwalają nam stawiać krzyży na naszej ziemi. To łatwo można sobie ustawić, może nie łatwo, bo nie dla wszystkich państwa pewnie to jest takie proste. To był 98 rok, jesień, taka szczytowa, chyba szczytowy moment, może nie wiem, tak ja to pamiętam w każdym razie tej dyskusji o krzyżach na zbiorowisku, więc ja już też wiedziałam, o co chodzi, bo to było i w telewizji, i w gazetach, i wszędzie. No i jakby zrozumiałam, o czym ona mówi, że chyba jesteśmy trochę z innych bajek w tym. I wyszłam stamtąd i też to opowiedziałam rodzicom i to był pierwszy, chyba jedyny raz, kiedy moja mama powiedziała, to jest chyba ten moment, kiedy powinnaś odejść z harcerstwa. No i to było takie pierwsze zderzenie z tym tematem, które na odwrót zupełnie, bo ja nie chciałam odchodzić z harcerstwa, więc ktoś mi poradził życzliwie, żebym po prostu zrobiła te dni kultury żydowskiej, bo przecież nie powiedziały mi, że mam nie robić. Jak już przyjdę ze zrobionymi, no to co mogą mi powiedzieć? To ja się rzuciłam do robienia tego jak najszybciej i w tym celu nalenia poszłam do synagogi warszawskiej. To znowu było tak, że tam się otwierało się książkę telefoniczną, bo musiałam się zorientować, gdzie ci Żydzi w ogóle są. No i sobie znalazłam w książce zawodniczej trzy adresy. Cmentarz żydowski, Żydowski Instytut Historyczny, synagoga. Stwierdziłam, że potencjalnie najwięcej żywych Żydów i takich, co mi opowiedzą, o co chodzi z byciem Żydem i będę miała łatwo, nie będę musiała historycznych książek czytać w instytucie, to jest synagoga, więc poszłam do synagogi. I tak się zaczęłam. Ile miałaś lat, Zuzanna, wtedy? No, początek liceum to 15 się miało chyba, tak? 4. No, tak jakoś tak. 15. Tak, i tak się zaczęło. Ale ja tak się plątałam tam po prostu, bo ja zrobiłam te dni kultury żydowskiej. Poszłaś do tej synagogi? Poszłam, poznałam ludzi, to był taki czas, że Fundacja Laudera bardzo intensywnie działała, więc padłam bardzo szybko na rabina Buchsteina, który był bardzo zainteresowany. Licealistka, dni kultury żydowskiej chce robić, w ogóle oczywiście. On przyjdzie, tu kogoś namówi, więc oni mi bardzo pomogli. Właściwie to się samo stało, bo tam wszyscy po prostu przyszli, których ja chciałam, żeby przyszli. Popełniłam parę głupich błędów, o których nie będę się już przyznawać, bo już niech zostaną zapomniane. Tak jakby właśnie takich stereotypów, które teraz widzę, jak ludzie upamiętniają, czy próbują robić jakieś dni kultury i też no, pamiętam siebie, że tak też kombinowałam. Na przykład pożyczyłam stroje z Teatru Żydowskiego, bo myślałam, że może się ktoś przebierze tak za tych Żydów w hałaty. No. I nawet kogoś tam się ubraliśmy, ale pani wychowawczyni zmierzona z drugiej powiedziała, dzieci, zdejmijcie to zanim przyjedzie rabin, dobrze? I tutaj jakby ocaliła nas od kompromitacji. Ale rzeczywiście tak się zaczęło, ja się tam plątałam, potem tak zostałam po prostu przy tej synagodze, tak w sensie, że przychodziłam na lekcje oparsze na tydzień, przyjeżdżałam w niedzielę rano przed obiadem rodzinnym, a wieczorem do kościoła. Mój tata raz zapytał, czy się nie zamierzam nawracać na judaizm. Powiedziałam, że nie, że po prostu to jest ciekawe, no to powiedział, że no to okej. I tak sobie tam bywałam. Przychodziłam między, nie wiem, szkołą angielskim na obiad do kawiarenki, tam się na przykład dowiadywałam, jak działa bractwo pogrzebowe, bo panowie z bractwa tam siedzieli i opisywali mi, co oni tam właściwie robią.
I tak trochę myślę, że też to była taka specyfika tego czasu, bo lata 90. późne zwłaszcza to taki czas, kiedy wiele osób przychodziło tam na twardą cześć. Trochę się oswoić i zanim powiedzą, że babcia, dziadek, tata, mama powiedzieli im, że są Żydami. No i myślę, że też dlatego wiele, nie, może nie, ale tak sobie wiem, że parę osób myślało, że ja po prostu w końcu się przyznam do tej babci. A ja nie mam tej babci w Stanadżu, więc w końcu się okazało, że ja tam przesiaduję po prostu już ktoś rok w ręce, a tutaj jestem katoliczką. I tutaj jest druga odsłona tego tematu, chyba bardziej kluczowa dla mnie, czyli to, że ktoś mnie zagadnął i powiedział, aha, to ty jesteś katoliczką, to ty wiesz, co katolicy sądzą o Żydach. A ja już wtedy wiedziałam, bo się naczytałam tych posoborowych dokumentów i tego wszystkiego i miałabym pewnie wyrecytować. A on mówi, nie. Chodzi o to, co jest naprzeciwko, naprzeciwko jest kościół, pod kościołem jest księgarnia, w tej księgarni są antysemickie książki. To jest to, co kościół myśli naprawdę o Żydach. To, co ty mówisz, to jest tak na wierzchu. No to ja od razu poszłam do tej księgarni i wsiąkłam. I tam tak no, przychodziłam przy okazji, nie chciałam kupować niczego, to rzeczywiście nazywało się Księgarnia Patriotyczna Antyk, nawet istnieje wciąż online i właściciel występuje na jakichś prawicowych portalach, także niezatopialny temat, ale wtedy było pod kościołem i to mnie chyba najbardziej uderzyło, że ta obecność pod kościołem ją nobilitowała. I jeszcze w takim miejscu na Placu Grzybowskich, na Placu Grzybowskim to rzeczywiście było uderzające, a tam było wszystko, wszystkie rodzaje antysemityzmu, na tyle, na ile ja byłam w stanie stwierdzić, że to jest antysemityzm, to było dosyć oczywiste, no to nawet też dziwiło mnie to, że też taki sedewatykaniści, czyli tacy, co twierdzą, że tak naprawdę nie ma papieża, że jest wakat na tronie papieskim, bo ci wszyscy liberalni papieże tam od kilkudziesięciu lat to nie są prawdziwi papieże, to też tam było. Więc byłam zdumiona, że to tam sobie jest i przychodziłam to tam podglądać, ale prawdę mówiąc nie przyszło mi do głowy, żeby coś zrobić. Znaczy tam wierzyłam obezwładniona tą ilością i tym, że to jest takie wstrząsające. I też wiedziałam, że inni ludzie wiedzą, bo ktoś też na jakiejś konferencji takiej katolickiej wspomniał o tym, zadał pytanie o to, co myślałam, poważni ludzie tutaj byli, zwięzi z Tygodnika Powszechnego, usłyszeli, że to istnieje, na pewno ktoś coś zrobi, ale to dalej było. I w końcu mój kolega właśnie tam z tej synagogi, taki właśnie Żyd neofita, powiedział mi, jak poszedł tam do tego kościoła i zaprotestował, i że proboszcz go źle potraktował. I ja sobie pomyślałam w swojej naiwności, że pewnie on jest taki właśnie tutaj nagrzany, on był taki bardzo wtedy też neoficki, to pewnie to nieumiejętnie zrobił. Jak ja pójdę, taka grzeczna katolicka dziewczynka i poproszę tego proboszcza, żeby on zrozumiał, że to nie powinno być w tej piwnicy, to on na pewno zrozumie. Bo przecież wiadomo, że to jest w ogóle nie może tak. No i tutaj właśnie się otworzyło przede mną nowa rzeczywistość, to znaczy proboszcz, który nie wpuścił mnie, tylko rozmawiał przez domofon, rzucił słuchawką przez ten domofon na moją sugestię dokładnie, że czy jemu naprawdę to nie przeszkadza i powiedział, że nie, że wynajmuje po prostu piwnicę. Jak zapytałam, czy gdyby to był sklep z pornografią, to by też nie mu przeszkadzało mu to, co w tym jest. No i wtedy rzucił słuchawką. I znowu kilka miesięcy mi zajęło, żeby zebrać się w sobie. To strasznie mnie uderzyło, że nikt mnie nigdy tak nie potraktował wcześniej. Aha. I to było rzeczywiście takie, że byłam wściekła, bezsilna i taka upokorzona tym, że ktoś w ogóle tak nie potraktował. I wiele miesięcy zbierałam siły, żeby coś z tym znowu zrobić, ale potem się tak jakoś zdziałam i mówię, no dobra, no to do biskupa. Poczekaj, ale bardzo mnie ciekawi to no. Ten moment, bo ty masz 15 lat, 16. Nie, już wtedy nie, już wtedy mam, 15, myślę, 18. Mam prawie 18, 17-18. Znaczy, tak, 17-18 lat i to, co się wydarza, cię nie wycofuje, tylko jednak, bo tak sobie wyobrażam, no młoda dziewczyna, która ma dużo zapału i jakoś widzi, że to się nie udaje, że to jest jakieś trudne, takie duże, mówisz, że to duże było, prawda? Wyobrażam sobie, że to może wycofać, ale ty się nie wycofujesz tylko dalej, tylko myślisz sobie, no dobra, no to do biskupa. Jak myślisz? Mam takie przystoje, wiesz, że to parę miesięcy tak myślałam, że do biskupa, także bez przesady. No tak, ale jak myślisz, co cię pchało? No ja myślę, że jednak wiesz, ta charakterystyczna formacja to jest nie bez znaczenia to w tej jakby we wszystkim. To ja teraz już, to jest już tak dawno, że ja zapominam trochę, ale ja byłam 15 lat w chrześcijaństwie, jeszcze długo potem byłam w chrześcijaństwie.
I to jest taki rodzaj bycia, wiesz, że masz 10-11 lat i wysyłają cię na zwiady do wsi i masz się dowiedzieć, kto jest najstarszy, kto najmłodszy, jakieś tam ekonomiczne dane zdobyć, bo coś tam, załatwić chatki tak zwane, czyli nocleg u gospodarza za pracę, nie wiem, w różnych okolicznościach, tak, rozliczyć rajdy, jak masz te 11-12 lat. Bardzo szybko musisz różne rzeczy robić i mieć taki rodzaj, no powiedziałabym dzisiaj, chucpy w sobie, że po prostu idziesz i pytasz i wiesz, że masz prawo pytać, poprosić o pomoc, jakby negocjować, no też wychowujesz się w takiej wielopoziomowej grupie, w której są właśnie i 12-latki, i 18-latki i jakoś, no nie wiem, no ja, to nie wydawało mi się zupełnie niezwykłe, w sensie, że jakby miałam takie poczucie, że no dobrze, kto jest zwierzchnikiem tego pana, tak, w sensie jakby idziemy tam, że jakby, jakby trochę musiałam sobie po prostu, no i to oczywiście byłam już wtedy po prostu oddaną czytelniczką Tygodnika Powszechnego przez całe liceum, więc jak już byłam tutaj w tej trzeciej klasie, no to też byłam nieźle uformowana, że jak to tutaj, świetcy przecież po prostu powinni móc coś w kościele i w ogóle kościół się zmienił, a oni mi tutaj tak bezczelnie po prostu hipokryzją prosto w twarz będą księgarnią hodować, no to jak się biskup dowie, to im da. I to już był taki rodzaj donosu tak naprawdę, bo ja byłam przekonana, że po prostu jak się tam dowiedzą w kurii, to wpadną i wygonią. Także myślę, że miałam duże poczucie jakby sprawiedliwości sprawy, w której idę, to znaczy, że jakby ja tu tylko załatwiam taką sprawę, która jest oczywista, w oczywisty sposób niesprawiedliwa i musi być zamknięta, załatwiona. No i tylko zastanawiałam się, jaka jest ta formuła, bo nigdy nie byłam u biskupa, tak? W sensie, że nigdy nie byłam w kurii i w ogóle no, tak jakby bywałam w urzędach, ale no właśnie jako ta hrycerka, że przychodzimy i tak, o dzień dobry, a czy wiceburmistrz Zakopanego nie zrobiłby wywiadu do gazetki Zimowiska, tak? Więc jakby ten rodzaj chucpy miałam, ale jakby jak należy się ubrać i zachować w kurii, nie? I to dosyć przeżywałam, bo się tam nauczyłam na pamięć tych cytatów z Jana Pawła i z Soboru, żeby nie byli w stanie mnie zagiąć i jakoś tak się przygotowałam, założyłam spódniczkę za kolano, włosy. Czekaj, a sama się przygotowywałaś? Bo to jak szukam. Tak, no nie, no tak, tak, no kto miał mnie przygotować? Ja sama, wiedziałaś, że pójdziesz tam sama. Tak, tak, to była moja jakaś taka sprawa, którą ja sobie tam robiłam i potem rodzice wiele lat później, ja opisałam to potem w Tygodniku Powszechnym i oni właśnie tak mówili, a no teraz już mi to składa się w jedną historię, no bo to się tak rozciągało w czasie, że ja tak przychodziłam i mówiłam, no ksiądz mi rzucił słuchawką tam. Potem i się popłakałam, albo tam przyszłam i właśnie mówię, że idę do kurii, no to dobra, no to do kurii. No to mama pamięta, jak ja tam poprawiałam te spódniczki, bo zwykle w spódniczce nie chodziłam, ale stwierdziłam, że coś jednak we mnie mówiło, że w katolickich instytucjach to oczekują od kobiety, żeby przyszła w spódnicy, więc jakoś tak zadbałam o tą spódnicę, ale też prostowałam włosy na szczotce kręcone i to było takie, bo miałam poczucie, bo ileś osób mnie zawsze pytało, czy ty nie masz korzeni, bo tak wyglądasz, tak? Masz kręcone włosy. Korzeni żydowskich. Tak. I ja się pomyślałam sobie, że jak przyjdę z tymi kręconymi włosami, jak mnie tak wszyscy pytają, to biskup sobie pomyśli, że ja może i katoliczka, ale tak we własnej sprawie przyszłam, a nie wstawić się za jakąś sprawę. I że ja to sobie włosy tam wyprostuję, to nie będzie przynajmniej tak myślał nikt. Więc to też jest takie, bo ileś takich dziwnych rzeczy tam jest. I ja tego nie pamiętam, mama mi to przypomniała, że pamięta to prostowanie włosów, jak wychodziłam. No i nic, no i się okazało, że jakby to nie jest taka oczywista sprawa, krótko mówiąc i jakby żeby nie zanudzać szczegółami, to z tego jest kilka tych rzeczy, które robię, to znaczy odbiłam się zupełnie od ściany w kurii i to po wielokroć i próbowałam na różne sposoby i się nie udawało i no i ostatecznie to już było w klasie maturalnej wtedy. Właśnie, z tą wizytą w kurii, więc ja postanowiłam, że poprosiłam audiencję jeszcze, to mi w końcu wyznaczono audiencję, aha, wiem, bo zebrałam podpisy też pod listem protestacyjnym w tej sprawie i tam było 200 podpisów, wydawało mi się, że to nie jest ważne ile, może mniej więcej, ale tak symbolicznie, że nie tylko ja jestem wzburzona tym. Mhm. I chciałam, ale już tak podejrzewałam trochę, że mogą nie być, że to może przepaść w tej kurii. Aha, bo ksiądz Węcławski wtedy, ówcześnie ksiądz Węcławski, opublikował wtedy historię o tym, jak on się zmagał z historią Peca i że to wszystko ginęło. Ja sobie myślałam, oho, to jak Węcławski nie mógł nic załatwić, to jak ja coś załatwię w tej kurii, jeżeli kurie tak działają, jak on mówi? No to stwierdziłam, że przynajmniej osobiście zaniosę to wszystko, że to jakby ja chcę osobiście oddać to prymasowi Glempowi, który jest ortodariuszem Warszawy. No i to był problem, bo nikt nie chciał, żebym się spotkała z nim, ani z żadnym innym biskupem. I ja prosiłam o audiencję i
i tak grzecznie, że w ogóle to trzeba załatwić. Nawet mówiłam, zanim media się zorientują, że jest taka straszna historia, bo jak się media zorientują, to dopiero będziecie mieli problem, a ja tu grzecznie chcę załatwić. Ale nic nie pomogło. No i się czułam taka totalnie tym przeczołgana i miałam zupełny kryzys, że już w ogóle, jakby ja już w ogóle zostawiam ten kościół hipokrytyczny, w ogóle nie chcę mieć z nim nic wspólnego, jak się biskupi tak zachowują, takie rzeczy piszą w tych dokumentach, a potem głupie księgarni nie są w stanie zamknąć. Zbyszek Nosowski wtedy, ktoś mi powiedział, słuchaj, idź do Zbyszka Nosowskiego, on mnie takie rzeczy widział w kościele, on ci powie, jak sobie z tym radzić. Czyli redaktora naczelnego wie. Tak. I nie pamiętam co, ale przyszłam z ulicy zupełnie, powiedziałam, bo mi tutaj do pana, do mnie, przysłali mnie do pana, żeby pan mi powiedział, jak zostać w kościele, tak? Nie pamiętam, co wtedy powiedział, ale jakoś mnie podniósł na duchu. No i zostałam, ale potem wiele miesięcy później jakaś ta historia się dostała do wiedzy redaktorów w Tygodniku Powszechnym i zaprosili mnie z nią, znaczy właściwie ktoś mi poprosił, żebym to spisała i to trafiło ostatecznie na łamy, więc tak miałam debiut w Tygodniku. No i to właściwie, to jest taki początek, to wszystko są takie korzenie, a to się zaczynają prawdziwe takie historie, no bo rzeczywiście ja, znaczy właściwie od tej księgarni, tak? Księgarnia jest takim punktem zwrotnym, bo Tygodnik się zaczyna od księgarni, bo ja tam trafiam wtedy do Tygodnika Powszechnego, już zostaję od tego 2003 roku. Jednocześnie w trakcie tej sprawy dojrzała we mnie decyzja, że muszę iść na teologię, że chcę się zajmować dialogiem chrześcijańsko-żydowskim, ale w tym celu muszę coś wiedzieć więcej o katolicyzmie, bo 12 lat katechezy mnie nie specjalnie przygotowuje do tego, więc że chcę studiować teologię, trafiam na teologię. Jednocześnie trafiam tam z takim absolutnym, wyzerowanym, czy na minusie kątem, to znaczy mam poczucie, że to jest wszystko wielkie oszustwo. Biskupi kłamią, są hipokrytami, piszą ładne dokumenty, ale nie wprowadzają ich w życie, rzucają słuchawkami, różne inne historie, które ja tam przeżyłam z nimi przez te ostatnie miesiące, więc wchodzę na wydział teologiczny z takim totalnym, cynicznym podejściem, że jakby udowodnicie mi, że jest inaczej, bo jakby wyjściowo to ja wiem jak jest i nie będziecie mi ściemniać. Co jest być może troszkę inną postawą niż zwykle studenci teologii przyjmują na początku. No i też takimi kobiecymi tematami, już może w zalążku, bo jeszcze zupełnie nieuświadomionymi, ale rzeczywiście padło tam pytanie, dlaczego pani tu przychodzi, a nie ksiądz? Jak ja tam starałam z tym listem przyjść, do biskupa się umówić, to dlaczego pani? I to było wyraźne, czy wiadomo było, że chodzi o to, że księdza można zdyscyplinować i mają na to łatwe metody, a mnie w sumie się okazywało, że nie bardzo. Ale to było jakieś takie, znaczy poczułam wyraźnie, że jestem młodą kobietą świecką i można się ze mną nie umówić. No poczekaj, bo zaraz wątek kobiet w kościele to bym chciała poruszyć osobno, ale to bym cię jeszcze poprosiła, to żebyś mi powiedziała, bo powiedziałaś, że zostałaś w tym obszarze, że to cię zainteresowało, dialog chrześcijańsko-żydowski, że to jest dla ciebie ważne, robisz to do dzisiaj. No a ja, jak już wiadomo, szukam nadziei. Powiedz mi, jak ty widzisz ten dialog w tej chwili, po tych latach, kiedy zajmowania się tym i właśnie czy widzisz tu jakąś nadzieję, jeśli tak, to gdzie ona jest? Nie wiem, ja w ogóle mam chyba takie podejście w moich beznadziejnych tematach do nadziei, że samo zajmowanie się jest jakimś sposobem na to, żeby ją generować i że jakby w sobie taki pęd, że jest coś możliwe, bo to umożliwiasz. Samorobienie. Tak, samorobienie chyba, bo to oczywiście się zmienia. Ja wtedy byłam dziewczynką tak naprawdę, czy młodą dziewczyną, potem młodą kobietą, która różne rzeczy sobie wyobrażałam, tak, które są możliwe i oczywiście wyobrażałam sobie też, idąc na studia teologiczne, to są takie późne lata 90., to mam wrażenie, dzisiaj sobie myślę tak w moim stosunku do Kościoła, ponieważ wchodziliśmy do NATO, wchodziliśmy do Unii, wszystko się dostosowywało i szło na zachód i ja chyba miałam też takie poczucie, że ten Kościół też się stanie jak w Niemczech i Francji, bo jak już idziemy do tej Unii, no to już po prostu i Kościół tam dojdzie gdzieś tam, gdzie ja spotykałam studentów z teologii potem w Niemczech i wiedziałam, że oni pracują w diecezjach, bo poszli na teologię, bo to jest dobra praca dla diecezji, stabilna, robią ciekawe rzeczy, na przykład zajmują się dialogiem międzyreligijnym w swojej diecezji. I prawdę mówiąc, wiedziałam, że tak nie jest, mniej więcej, się zorientowałam u nas w Polsce, ale zakładałam, że no jak już idziemy do tej Unii, będziemy tam za chwilę, no to niedługo i Kościół będzie podobny. Więc zakładałam, że jak się skończy studia, to mniej więcej będę mogła zostać taką urzędniczką w Kurii Warszawskiej, na przykład od dialogu chrześcijańsko-żydowskiego.
Aha. Naprawdę, naprawdę tak uważam. Myślałam, że może jeszcze jakieś studia pomiędzy sobie tam, żeby się wyspecjalizować bardziej w tych konkretnych tematach, ale jak już wrócę z nich, to na bank po prostu kościół będzie inny i ja będę się tym zajmowała. Mój dziekan mnie wtedy wyprowadzał z błędu życzliwie, że to nie nastąpi pewnie, w sensie bardziej tak nawet na takich naukowych rzeczy, że jakbym chciała robić doktorat, to on mnie nie zatrudni, bo przecież nie zatrudni świeckiej kobiety specjalnie na tym wydziale. Ale mi się wydawało, że oni po prostu nie mają racji, że to będzie inaczej. Także życie udowodniło, że nie, Kościół w Polsce się nie zmienia tak szybko, jak Polska wchodzi do Unii Europejskiej. Więc to jest jakby pierwsza poprawka taka na nadzieję, że rzeczywiście ja musiałam sobie trochę inny użytek z tego wszystkiego, czego się w międzyczasie uczyłam i taki miałam, mam wrażenie, konsekwentny plan na to. To znaczy, że ja mam swój konsekwentny plan na to, czym ja się chcę zajmować i jakby ja go zrealizuję, a rzeczywistość odpłaci tym, że ktoś będzie czekała z propozycją. Co oczywiście jest jakby myślę, poza jakimiś takimi warstwami kościelnymi, no to jest taka uda studentów humanistyki, że będą realizować swoje pasje, a na końcu się okaże, że czeka na nich idealny zawód i idealne miejsce pracy, które te pasje po prostu przyjmie wdzięczne, że oni je posiedli. Tylko otwartymi ramionami, tak. Tak. Tak, więc to jeszcze na to myślę, prawda, ale fakt jest taki, że Kościół pod tym względem się bardzo nie zmienił i też no nie ma takiej, to jest taki temat, który z różnych względów, bo trzeba, bo wypada, zawsze jest jakiś jeden biskup, który odpowiada za dialog chrześcijańsko-żydowski, natomiast no nie ma zapotrzebowania na jakąś wysoką kompetencję w tym, znaczy nie specjalnie na przykład, nie wiem, ja bym jako wolontariuszka tam poszła coś pomóc, ale nie specjalnie ktoś coś chce ode mnie, więc... Więc ja się tym, teraz się tym zajmuję w pracy, w forum dialogu. W zeszłym roku zaczęliśmy taki program dla liderów chrześcijańskich. Zobaczymy, jakie będą jego losy po pandemii, kiedykolwiek będzie po. Bo to polegało na wyjeździe do Yad Vashem i takich trzech seminariach, też dwóch w Polsce, jednym w Jerozolimie, dla liderów chrześcijańskich społeczności, wspólnot, szeroko rozumianych liderów. To był mój program marzenie, bo mogłam urządzić go po swojemu. Więc nie jakby nie negocjując z żadnym biskupem, tylko ja zarządzałam tym, jak będzie i był absolutnie ekumeniczny, angażujący świeckich. Ta definicja lidera była bardzo taka oddolna też i niekoniecznie trzeba było, bo właściwie mieliśmy bardzo mało księży, dwóch pastorów. To wszystkich dziwiło, bo wszyscy się spodziewali księży z Polski, skoro mają przyjechać chrześcijańscy liderzy, a przyjechała po prostu taka rozkoszna banda świeckich aktywistów. I to też mi pokazuje, że pewnie jakby, moja nadzieja jest też taka, może to jest, że nadzieja czasem też jest techniczna. To znaczy, że czasem, to znaczy, że ja mam takie poczucie, że w niektórych tematach to, że coś stoi, jest zawinione nieumiejętnością. To znaczy, że nikt się tym tematem umiejętnie nie zajął. Bo muszę ci powiedzieć, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale muszę ci powiedzieć, że jak słuchałam takich różnych twoich opowieści o tym, jak Forum Dialogu jeździ do jakichś mniejszych miejscowości po to, żeby tam z dzieciakami gadać o tym, jak to było kiedyś, jak w danej miejscowości mieszkali przed wojną Żydzi, jak z tymi dzieciakami się potem szuka tych miejsc, gdzie oni, no, choćby gdzie był cmentarz i że te dzieci są coraz bardziej zainteresowane, a potem się jakoś szykują na przyjazd kogoś, kto tam kiedyś miał jakiś przodków. No to ja miałam takie wrażenie, że to jest jakaś opowieść właśnie o nadziei czy o reparacji, my byśmy powiedzieli psychoterapeutycznym językiem, że coś się udaje jednak no właśnie zreperować, znaczy nie da się zreperować zagłady w żadnym stopniu, ale że jakieś połączenia mogą być tworzone na nowo. I... To jest totalnie o odtwarzaniu więzi, takiej jakiejś nawet takiej dosyć mgławicowej, no powiedzmy sobie szczerze, jak przyjeżdżają dorośli i tutaj są licealiści, no to nie zawsze to jest jakaś wielka relacja potem. Ale ona rzeczywiście leczy w obie strony, znaczy jakby, że życzliwość tego spotkania w trakcie nawet, jak się tylko w tym wydarzeniu, jak jest, obie strony są życzliwe, to no zwłaszcza przyjeżdżających, bo jednak oni przyjeżdżający, dla nich leczącym momentem jest ten moment, jak się zatrzymuje samochód czy autobusik przed szkołą i widzą, że dzieci wyczekują ich i że jest ktoś, kto patrzył przez okno i biegnie powiedzieć innym i wychodzą ich przywitać. I to jest samo, co czekali na nas. W sensie, że jakby byliśmy wyczekiwani, zwłaszcza przy osobach, które były wcześniej w miejscowościach, właśnie na przykład pochodzą z tej miejscowości i wcześniej je odwiedziły, tylko wcześniej odwiedziły je bez przewodnika same albo z przewodnikiem, ale nawet z przewodnikiem, no to jesteś z przewodnikiem, ale
jakby jesteś tutaj przewodnik i całe miasto i nikt jakby nie ma możliwości tak spotkania tak naprawdę, najczęściej jest jakaś taka bariera. A tutaj te czekające dzieciaki, czy czasami też inaczej dorosłe, bo my też z aktywistami dorosłymi pracujemy, właśnie którzy w miejscowościach konkretnych działają. I to, że właśnie czeka na mnie oto przewodnik po prostu, facet, który sam z nieprzymuszonej woli, nikt mu za to nie płaci, odtwarza historię Żydów w tym miejscu albo sprząta cmentarz 30 lat i jest wykoszony i wymuskany i ma 5 kosiarek, każdą na inne zbocze tego wzgórza, na którym ten cmentarz jest. I on na mnie czeka i mi pokaże moją miejscowość, albo w ogóle miejscowość, w której mieszkali Żydzi, z taką troską opowie tą historię. Czy też te dzieciaki, które opowiedzą ją z pasją, dopiero co w ogóle uzyskaną przed chwilą, bo przecież to przed chwilą się nauczyły. I to sam ten moment tego przyjęcia, tej gotowości, albo właśnie pasji młodych, albo tego, że ktoś poświęcił, że ktoś jest w moim wieku, ale on się poświęca uwagę jakimś sprawom Żydów sprzed 80 lat, dlaczego on to robi. Ale robi to dla mnie w jakimś sensie, chociaż upiera się, że dla siebie i to też jest takie mocne, że dlaczego on mówi, że dla siebie. No to rzeczywiście to jest taka reparacja, ale właśnie na takim poziomie, że no, nawet jak się nie wejdzie w jakieś trudne tematy, no 15-latki, 16-latki, oni tam nie opowiadają, co dokładnie tam sąsiedzi, kto, nie wiem, nie do końca są w stanie, my nie jesteśmy w stanie z nimi odtworzyć, też nie chcemy zaczynać od tego. Mhm. Ale samo to, że oni po prostu chodzą i mówią, tu mieszkał taki, tu było to, tutaj ktoś opowiedział nam taką historię, tu znaleźliśmy w archiwum, to już stukuje, znaczy jakby buduje jakieś takie połączenie. Także tutaj rzeczywiście, no to nie jest techniczne. Ja myślę, że to jest na takim głębokim poziomie. Tak. Techniczne to... Ja miałam na myśli coś takiego, że po prostu czasem rzeczy nie wychodzą i stoją, bo ja mam wrażenie, że dialog chrześcijańsko-żydowski w Polsce dosyć jest słaby. To wynika też z tego, że no, społeczność żydowska jest malutka i religijna jest bardzo malutka, więc ciężko nasycić jakby potrzeby tych jakby chrześcijan, którzy w ogóle je mają, ale też, że wielu chrześcijan nie ma tych potrzeb specjalnie. I nikt planowo w kościele, w kościołach, może w kościołach protestanckich mam wrażenie bardziej, ale w kościele katolickim nikt planowo nie działa w tym celu, żeby to jakoś inaczej było. Ja mam takie po prostu poczucie, że to jest techniczne, że to można, to jest no, sprawdzone metody i wystarczyło to po prostu zrobić, tak? W sensie, że to nie jest, to nie trzeba wymyślać w ogóle. No tak, tylko jakimś trafem to właśnie ty to robisz i jeszcze jakaś garstka ludzi, a ty ich do tego zapalasz. Ale to przejdźmy w takim razie do tego drugiego tematu, do kobiet w kościele, no bo to się wydaje już naprawdę kompletnie, mnie się wydaje kompletnie beznadziejne. Więc... Co cię napędza? Skąd ty bierzesz tutaj nadzieję na zmianę? Opowiedz mi. Czy to jest tak, że siostrzeństwo z innymi kobietami cię napędza, czy to, że masz... Potem, to wiesz, to mi się podobało, a propos siostrzeństwa, to co Solnit mówi o radości. To totalnie mnie kupiła. Rebeka Solnit, to powiedz, co ci się spodobało, bo ona mówi, którzy nas słuchają, mogą nie wiedzieć. Tak, bo Rebeka Solnit mówi w którymś momencie... kilka rzeczy takich, jak poczułam, że mi tak przebadała duszę wszystkim aktywistom świata pewnie, ale to było takie, bo to jest niby małe, że ona mówi, że jest taki rys, taki purytański rys aktywizmu, który mówi, że no trzeba po prostu cierpieć, aż się nie osiągnie tego celu, znaczy, że jest po prostu ponuro i współcierpienniczo, jeżeli niwelujesz biedę na świecie, to póki ostatnia osoba biedna na świecie istnieje, to ty nie możesz się śmiać i cieszyć, po prostu musisz być poważnym aktywistą. Mhm. Tak. I że to jest, no, że ona mówi, że to nie jest prawda, że to jest jakieś dziedzictwo w kontekście amerykańskim pewnie też bardzo akurat specyficzne, ale też wszędzie to istnieje. To jest taka mroczność i powaga takiego aktywizmu zmieniającego świat. No ona mówi, ale przecież jest w aktywizmie tyle radości pomiędzy. To znaczy, że zanim się zmieni, że przede wszystkim to w ogóle nie jest zero-jedynkowa gra, tylko jak się troszeczkę zrobi do przodu, to już jest do przodu i trzeba to celebrować. No ale że są też takie radości, które przychodzą po prostu, się zdarzają i że to są relacje takie, które ona opowiada o swoich przyjaźniach, ale w tym konkretnym miejscu mówi o tym, że jak działała w Nevadzie przeciwko nuklearnej broni i objeżdżała bazy i tam w jakieś różne sposoby była tam obecna na różne sposoby i też okupowali jakąś bazę, no to spędziła tyle nocy na pustyni, że się nigdy nie spodziewała, że tyle spędzi i pokochała pustynię i że to jest ta radość, którą niespodziewanie zyskała przy tej okazji. I tak sobie myślę o tym siostrzeństwie, że to rzeczywiście jest coś, co nie było motywacją dla mnie. To jest coś, co mnie też zaskoczyło. Dla mnie pewnie jak zaczynałam się tym bardziej zajmować, a to było tak naprawdę pisanie Kościoła Kobiet, bo ja się wcześniej jakoś nie zajmowałam specjalnie, w sumie to drażniło, ale tyle.
to ja dla siebie trochę pisałam. Szukałam takiej opowieści, która mi pokaże, że w ogóle są takie kobiety w kościele, których też to drażni, ale coś umieją zrobić z tym. I jak znajdowałam je i one opowiadały dlaczego i co robią, no to oczywiście to było szalenie takie ekscytujące, że one w ogóle istnieją. I też potem w reakcjach pierwszych na książkę takich właśnie też katoliczek, które czują podobnie, no dokładnie było to, że ja widziałam, że one się, te same bohaterki je tak rozpalały i tym bardziej, im lepszym ja miałam rozmowę i taki flow w czasie rozmowy z autorem, to tym bardziej ona rzeczywiście tak kwitła na tych kartach książki, w związku z czym one jakby bardziej ciążyły do tych bohaterek, które ja też miałam poczucie, że one takie były gorące w tych swoich opowieściach. No to rzeczywiście się pojawiło, ale to motywacja z tego, co inni robią, z osiągnięć innych i też takie opowiedzenie, że w ogóle inni robią i im się udaje, jakiejś takiej krótkiej historii dwudziestowiecznej, jakby ruchu na rzecz emancypacji kobiet w kościele, co znowu też jest u Solnit, bo ona mówi o pamiętaniu. I ona mówi w ogóle, to sobie pana zaznaczyłam, z takiego badacza, którego zresztą uwielbiam, proroków, Voltaire'a Brueggemanna, który pisze, że pamięć rodzi nadzieję, tak jak zapomnienie niesie rozpacz. I ona po prostu wychodzi z tego zdania i opowiada, bardzo dużo o tym opowiada, o tym, że trzeba pamiętać to, co było. Zobacz, jakie to jest, przepraszam, że ci przerwę, ale zobacz, jakie to jest spójne też z tym, co się dzieje w psychoterapii. Aha. Prawda? Że to też to, co w terapii się dzieje, to my jakoś budujemy historię, żeby wydobywać ją z zapomnienia. Ona totalnie mówi, że trzeba sobie opowieść stworzyć, bo że to ja też myślałam sobie takich, że takie litanie wydarzeń, nie? Jakby, że postaci też. Czy mieć bohaterów, mieć wydarzenia, które się wspomina. Bo mówi, jak się zna historię, to widzisz, że ten świat się zmienia po prostu. Czy jakby to wtedy. Możesz dzisiaj patrzeć i mówić, nic się nie udaje, stoimy w miejscu, jest beznadziejnie, ale ona mówi, no za mojego życia, tak? Ona się urodziła tam w 53, czy to mówi, za mojego życia, po prostu to się zmieniło dla kobiet, to się zmieniło dla czarnoskórych Amerykanów, to się zmieniło, jakby jest tyle zmian społecznych i mówi, tutaj rzeki były takie zatrute, mówi, tu książka tej pani, tutaj takie wydarzenie, mówi, że jakieś są teraz czyszczone, mówi, energia wiatrowa, tutaj tyle i tyle procent w jakimś stanie, po prostu Idaho, tylko dlatego, że zrozumieli, że taniej, nawet nie trzeba było im tłumaczyć, że to jest zbożny cel. Mówi, da się, jak nie argumentem, to ceną można ich namówić. Mówi, ale patrzcie, już nawet w ekologii, wszyscy mówią, że beznadziejnie, ale wiecie, jak było beznadziejnie w latach 50. i 60., ile było ścieków chemicznych w rzekach i tak dalej, i tak dalej. Mówi, i co do tego doprowadziło? Trzeba studiować te przypadki. Patrzeć, co oni zrobili, nie wyważać drzwi, aktywizm ma swoją historię, są metody, które są sprawdzone, są opowieści, które wam pokażą, że taki czy inny zmienił. Oczywiście cała książka jest o tym, że ta jedna osoba stała pod kongresem, inny ją zobaczył i to wpłynęło na to, że zaczął działać i tak dalej, ale myślę, że to jest bardzo bliskie, że takie podejście jest bardzo bliskie. Tak, bo wiesz co, no ja myślę, że ja podglądałam po prostu, co robią te inne kobiety. To znaczy jakby, co je motywuje, jakie są tam treści, jak one działają, co mnie przekonuje w tym, która jak działa, tak? I też czasami miałam taki przywilej, że mogłam sobie strzyć z dwóch, tak? W sensie, że ta ma fajny ten argument, ale ta fajnie działa, bo coś tam. Więc sobie przyglądałam i to studiowanie innych i tworzenie sobie takiej historii i opowieści o tym i też właśnie wiedza o tym, że jest jakaś historia, nawet głębiej, bo ja to sobie napisałam taką historię tam od lat 60., tak? Czy tam czasami, no nie wiem, od lat 20. tam w niektórych przypadkach. A mam taką przyjaciółkę, właśnie katofeministkę też, mogę tak powiedzieć, Julię Lewandowską, nagradzaną za pracę o zakonnicach nowożytnych Hiszpanii. Po hiszpańsku wyszła ta jej praca naukowa, doktorat, jako książka i dostała się nagrodę dla hiszpańskojęzycznej książki o gender i religii. Za dwie Ameryki i Hiszpanię, więc naprawdę wielka sprawa. I Julia mówi zawsze, że, no, że to jest w ogóle głębiej. To znaczy, że jest długa historia kobiet i buntu kobiet i myśli kobiet w kościele, której my w ogóle nie znamy. Ona przegrzebała archiwa zakonów hiszpańskich i znalazła takie cuda. Zakonnice piszące traktaty teologiczne w czasach inkwizycji. My wiemy o Wielkiej Teresie Zawili, reformatorce zakonu karmelitów, ale nie wiemy o tych wszystkich innych siostrach, które tworzyły ważne rzeczy i ona je tam pieczołowicie studiuje. No i właśnie mówi, że to jest ważne, bo my musimy mieć swoją historię. Mm. I też ostatnio nasza przyjaciółka taka z kolei, właśnie, no i to jest to sieciowanie, tak? Jakby z Afryki Południowej Nontando Habebde, teolożka, mówiła kazanie na święto Marii Magdaleny.
Teraz jest taki portal Catholic Women Preach i tam właśnie co niedzielę jest kazanie katoliczki na tą niedzielę. I ona mówiła z okazji tego święta i powiedziała coś takiego, że Maria Magdalena ustanawia w chrześcijaństwie sukcesję apostolską kobiet, tak jak Piotr ustanawia sukcesję apostolską mężczyzn. Ona jako apostołka kobieta ustanawia sukcesję apostolską kobiet, tworując kobietom prawo do tego, żeby głosić i jakby w ogóle mieć taką rolę w kościele. Chociaż no jest to taka heterodoksyjna, ale paralelna od początku historia. I to jest też coś, co daje taką niesamowitą moc. Jak ona mówi, to jest od początku, tak? Ona to ustanawia wtedy i to jest. I wszystkie te kobiety po drodze się wpisują w tą jej historię, którą ona otworzyła dla nas. Więc ja myślę, że to właśnie opowiadanie, że były inne przed nami i że były jakieś małe sukcesy, albo że przynajmniej one były dzielne i starały się, albo nie były, ale nie dały rady, ale wiedziały, jak to jest, doświadczyły tego, co my też znamy. Że nie jesteś sama. Że nie jesteś sama, tak. Że nie jesteś sama. Ale że to jest też wstecz i że to jest też teraz i to chyba daje dużo, ale to właśnie nie jest, nie wiem, czy to daje nadzieję. To daje taką otuchę i właśnie daje tą radość, że się wspólnie, bo to jest dużo po prostu, to jest strasznie dużo właśnie takiej zabawy, no. Jakby te wszystkie, dużo jest takiego naddatku, które właściwie jakbym nawet nie była przekonana, że to się może udać, to w jakiejkolwiek perspektywie to być może dla samej przyjemności powinnam się angażować w to dalej, bo jakby trudno by sobie było się wyrzec. Dla mnie rzeczywiście poznanie tych katolickich aktywistek z całego świata, no to był jakiś zwrot w moim myśleniu o Kościele, bo jakby wiedziałam, że jest globalny, wiedziałam, że jest nas ponad miliard grubo i tak dalej, ale jakby teraz to ma twarze pojedyncze, ale w konkretnych krajach i na konkretnych kontynentach. Konkretne rzeczywiście jakieś taką intensywność relacji związaną z tym, że zajmujemy się takim tematem niszowym, no ale właśnie ważnym dla nas wszystkich, więc to bardzo zbliża. No i to jakoś rzeczywiście inaczej sprawiło, że ja inaczej myślę o tym i też, no tak, no i że myślę sobie, że to coś musi być w tym więcej, skoro z tylu kontynentów kobiety się biorą, za to jeszcze im wychodzi. Coś tam. No tak, no właśnie, bo wtedy nie czujesz się sama i to nie jest tak, że coś ci się wydaje, tylko masz takie ogromne zaplecze i oparcie w tym, co było i w tym, co się dzieje teraz. Ale wiesz co, ostatecznie, jednym zdaniem, to ja myślę, że ja to robię dlatego, że to jest mój sposób na to, żeby w ogóle zostać. Tak brutalnie już. Jakby poza fanem spotkań i siostrzeństwa i tak dalej, to jakby przy mojej niezgodzie na to, na nierówność kobiet w kościele, to działanie na rzecz tej równości jest jedynym sposobem, w jaki ja mogę zostać w takim patriarchalnym kościele. Czyli jakby wyraziście w opozycji, ale w środku. A powiedz mi jeszcze, jak sobie radzisz z momentami kryzysowymi, bo wyobrażam sobie, że też je masz, no każdy je ma, ja je mam. Są takie momenty, kiedy sobie myślisz, kurczę, no po prostu nie wychodzi, nie daje rady. Są takie momenty? Wiesz co, nie wiem, nie wiem. Nie, to będzie brzmiała jak jakaś tania propaganda, jak powiem, że nie. Ale próbuję sobie przypomnieć. Nie, ja mam bardziej, wiesz, ja mam momenty kryzysowe, to są takie momenty, kiedy ja już zapasową baterię wyczerpuję, co jest prawdopodobne bardzo przy ilości rzeczy, które robię. I przy tym, że na przykład okazuje się, że człowiek jak się starzeje, to na przykład nie powinien więcej spać i niezdrowo jest spać 4 godziny i cisnąć po nocach różne rzeczy. Więc ja ostatnio to jest takie, że tu jest bardziej to, że ja się tak dojeżdżam i potem mam taki moment, kiedy po prostu już, ale dalej ciągnę, bo ja trzymam fason, więc puszczam, a to w pracy, a to gdzieś, że już jakby na przykład są takie tematy, które już nie jestem w stanie nad nimi pracować w pracy, bo się zapracowałam nad nimi w pracy i mam taką alergię, że nie jestem, czy tak głęboko nie jestem w stanie. Wiem, że już tam dałam wszystko z siebie i już nigdy więcej nie dam w tym nic. Jakby nie mogę. Ale... Czyli jedyne, co ci wspiera, to właściwie, że ci się czasem rozładowuje bateryjka. Tak, bo to ostatnio, jak myślę sobie na przestrzeni ostatnich lat, to nie miałam takich właśnie rozpaczy takiej, że to się nie da, tego typu trudności. Że jakiś taki, no ja jestem jakąś taką optymistką, w ogóle lubię ludzi, wiesz, tak jakoś jednak zasadniczo uważam, że oni chcą dobrze, nawet jak mi się średnio wychodzi i jak nawet się jakby dokuczają, to jakoś tak się staram z tym niespecjalnie, jakby,
bardzo to dbać do siebie i też robię kilka rzeczy naraz, więc jak jedna mniej wychodzi w tym momencie, to trzy inne ciągną i dają dużo takiej zwrotnej energii, więc takie mam wtedy poczucie, że no dobra, to teraz ciągną tamte, więc coś musi ciągnąć, ale jak wszystko, jakby z tych ilu rzeczy, która ściągnie, no to ja mam menedżer. Więc... A ja rozumiem, że jak mówisz, że nadzieję bierzesz z samego robienia i z tego, że robisz to nie sama, tylko z innymi, którzy jakoś myślą podobnie, no to rozumiem, że to może cię też zasilać. Wiesz co, no i to jest na przykład taka, no przepraszam, bo ty mówiłaś jeszcze. Nie, bo pomyślałam sobie, że to też jest taka dobra puenta, czy też jakaś, no takie światło w tunelu, prawda, że trochę tak jak... Ja myślę, że to jest ważniejsze pytanie do ludzi, którzy sami działają naprawdę, bo wiesz, jakby, że solo coś robisz, tak naprawdę solo, w jakimś takim opuszczeniu, też nawet w osobności wobec rodziny, czy osobności wobec jakichś bliskich ci osób. I to pewnie, no nie wiem, no my jak zaczynaliśmy pracować właśnie w forum dialogu z tak zwanymi liderami dialogu, czyli aktywistami, którzy w różnych częściach Polski tym dziedzictwem żydowskim się zajmują, to, no to była tak, się śmieję, że to był najprostszy program świata, bo trzeba było ich spotkać po prostu. W sensie, no bo fenomen polegał na tym, że ludzie oddaleni od siebie 30 czy 50 kilometrów nie mieli pojęcia, że jest ktoś taki. Byli przekonani, że oni są ostatnimi wariatami, których to obchodzi i nikt tego nie rozumie, już nawet żona nie rozumie, czy mąż nie rozumie, wszyscy mają dosyć. Teściowa uważa, że się powinni zająć się czymś poważnym, a nie cmentarz sprzątać w sobotę. Mm. I że już byli na wyczerpaniu i nagle się okazywało, że jest 50 takich innych osób. I to wystarczy. I oni już sobie tam gadają i się spotykają i czekają na to spotkanie co roku. No w tym roku się nie spotkali, jest ból, ale coś tam innego robimy. I generalnie to jest tak proste, tak? Znaczy wszystkie inne rzeczy, super wykładowcy, stypendia, granty, jakieś inne dodatkowe atrakcje, tak naprawdę no to... To kiedyś właśnie ktoś powiedział, że jak byli na konferencji, że ale wiecie, że jakby było tak, że będziecie mieli bardzo krucho z kasą, to po prostu znajdźcie nam salę i kupcie nam herbatę. To my przyjedziemy, będziemy ze sobą siedzieć przy tej herbacie. Nie musi być ładnego obiadu, nie musi być super wykładowców. Dajcie nam tylko herbatę. Mhm. I to chodzi nie tylko o to, żeby robić, że nie tyle samo robienie, ale żeby właśnie robić nie samemu. Wiesz co, też mieć ludzi, z którymi możesz świętować, ale na takich warunkach jakby cieszyć się, ale też jakby nie ukrywać swojej radości czy swojej dumy z czegoś. Którzy ci mówią, zrobiłeś wspaniałą robotę i oni sobie dziękują. I to jest też jedna z rzeczy, które to właśnie w tej grupie widzę. I myślę, że to jest jakieś takie szalenie dla mnie zawsze ujmujące, że różni ludzie różne sukcesy odnoszą i oni jak oglądają swoją pracę nawzajem, na przykład robimy takie dla nich, znowu nie w tym roku, ale takie konferencje, kiedy oni jadą odwiedzić ludzi w jakimś innym regionie i właśnie nie spotykamy się w Warszawie, tylko jedziemy na przykład na Podkarpacie, albo właśnie dodam, do Romanowa, Żmigrodu i Dukli, albo gdzieś tam do Nowego Targu, albo gdzieś w okolicy Białegostoku i odwiedzamy tylko tych lokalnych naszych kolegów, którzy robią swoją pracę i no i sprowadza się to do tego, mam nadzieję, że nie pociągną mnie tutaj, ale że no, oglądamy jednego dnia trzy dosyć podobne do siebie miasteczka, w którym każdym jest inny aktywista, który opowiada rozpalające jego duszę historię po prostu o tym, jak on znalazł dokładną historię tego pana, co mieszkał na tym rogu, albo jak dokładnie ten sprzęt sprząta. Ja się tym zajmuję, może nie tak długo jak oni, ale ja już słyszałam mnóstwo takich historii, w sensie też takich detalicznych historii o tych konkretnych osobach. I ja rozumiem tą ich radość, ale jakby, no, jakby to jest umiarkowanie ciekawe, jakby kto w którym domu mieszkał dla mnie, bo ja po prostu to zawodowo muszę tego słuchać non stop. A ci wszyscy inni aktywiści, którzy robili podobną pracę w tych swoich miejscowościach, oni tak wspaniale tego słuchają. W sensie, i to ja byłam pod dużym wrażeniem, i to za każdym razem tak samo jest. To znaczy, uważnym słuchaniem celebrują pracę swoich kolegów i ja się spodziewam, że oni będą tak równie znudzeni jak ja. Znaczy, że nie jestem tak bardzo, że jakby, że to będzie takie, no dobra, dobra, już szybciej, szybciej, bo wiesz, już nie opowiadaj w tylu szczegółach, a oni jeszcze dopytują. Ja muszę powiedzieć, że ja to rozumiem w takim sensie, że jak ja dzisiaj ciebie słucham, to w jaki sposób ty opowiadasz o tej pracy, o której powiedziałam na początku, że wydaje mi się dosyć beznadziejna. Mam nadzieję, że się nie pogniewasz za to. Że to jest też, że ja czuję, że po prostu ja mam więcej zapału do różnych rzeczy, dzięki temu, że tylko ciebie słucham. Że przekonałaś mnie, że rzeczywiście... samorobienie to już jest bardzo dużo. Bardzo ci chciałam podziękować, Zuza, za tą rozmowę. Dzięki za propozycję. I życzę ci, żeby się
żeby tej nadziei było jak najwięcej, żeby się jak najwięcej udawało. Ja bym może tak, jak skoro mówisz, że to budzi nadzieję, jak się słucha, to może Solnit ma rację, że musimy sobie umieć opowiadać też. Tak, nawet to, co wydaje się kombatanctwem, a może właśnie jest tym, co, no, co powinno być, znaczy celebrować sukcesy cudze, opowiadać sobie o tym, co się udaje w innych dziedzinach też niż te, które nas interesują, bo żeby widzieć, że się udaje, że czasem się daje przesuwać rzeczywistość w kierunku, w którym chcemy ją przesunąć i że można albo ściągnąć jakiś patent, albo ściągnąć sam fakt, że ktoś ma dalej zapał i się tym trochę obdzielić od kogoś. Bardzo Ci dziękuję, że się ze mną podzieliłaś. Dziękuję Państwu, że nas wysłuchaliście.